Nie ma rewelacji, no nie ma rewelacji. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie łyk po łyczku wypijam całą herbatę świata. A dzisiaj witam Was w pierwszym odcinku Kąciku Herbaciarza. Żarłok TV. Czym będzie kącik herbaciarza? Otóż będzie to program niezwykle spokojny. Nie zamierzam się tutaj gimnastykować, popisywać. Choć czasami może mi się to nie udać. Zauważyłem, że ostatnimi czasy niezwykle popularny staje się tak zwany Slow Tube. Włodek Markowicz nagrywa 8-godzinne audycje, rozmowy ze swoimi gośćmi. I ja też będę szedł w tej serii kąciku herbaciarza w tym kierunku. Będziemy tutaj degustować różne herbaty. I co dzisiaj na początek? Dzisiaj herbata ze sklepu eherbata.pl. Od razu disclaimer. Nie jest to odcinek w żaden sposób sponsorowany przez e-herbatę, po prostu u nich często kupuję. Tak samo jak nie jest to odcinek sponsorowany przez Czajnikowego, którego książkę samemu sobie kupiłem. A właściwie samemu ją odebrałem z rąk mojej mamy, więc to wychodzi na to samo. Na początek herbata czarna. Zaparzymy ją w stylu czajnikowym oczywiście, czyli Gong Fu Cha. Użyjemy do tego celu czajniczka. Nie jest to mój czajnik, ale skorzystam. Wysypiemy sobie, ale najpierw spróbujmy powąchać. Wspaniały zapach, lekko cytrusowy, a mowa o herbacie Ceylon Uda. I mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek nam się uda. Jeszcze uda rymują się z cuda i mam nadzieję, że takie też tutaj znajdziemy w tym paczce, w tej paczce. No to co, zobaczmy jak wygląda susz herbaciany. I trzeba powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z dużymi liśćmi. One są bardzo poskręcane. To będą, tak jak mówię, slow tube w sam raz do picia herbatki. Mam nadzieję, że przed telewizorami też zaparzycie sobie coś dobrego. Tutaj już w samym suszu widzę takie malutkie żyłki. Widzicie to dobrze na zbliżeniu. Nie wiem, co to jest. Pewnie jakaś część liścia, ale raczej naparu smakowego z tego nie będzie. Czy mamy tutaj łodygi? Łodygi są. To jest, słuchajcie, zbiór z 2017 roku. Producent zaleca parzenie w 96 stopniach, czyli wrzątek, 2-3 minuty. Jak ja to robię? Powinienem mieć wagę, ale ja to robię na oko. Już jestem na tyle wytrawnym herbaciarzem, że nie tylko mogę pisać, że jestem herbaciarzem przez rzecz z kropką, ale również jestem wagą. Nie, no wagą może nie jestem. Wsypujemy trochę więcej do tego herbatnika, żeby uzyskać napar bardziej aromatyczny. Zobaczymy. No, pierwszy odcinek, prawda, ja nie jestem przygotowany odpowiednio, choć zaraz dowiemy się coś więcej o tej herbacie, kiedy ona nam się zaparzy. Okej, mamy 96 stopni, 95. Myślę, że nie będzie większego kłopotu. I lejemy, aż ten czajnik dziurawy. Lejemy.
Oczywiście, żeby zrobić to zgodnie ze sztuką, ja powinienem kupić sobie wagę, a także termometr. 3 minuty, znaczy czas. Lecimy, sprawdzamy, bo czas parzenia w przypadku herbaty jest bardzo ważny. Zobaczmy, 17:40 na moim zegarze, a w tym czasie, szanowni państwo, sprawdźmy, co o herbacie ceylońskiej, Ceylon uda nam się sprawdzić w książce Ilustrowany leksykon herbaty, napisanej przez pana o nazwisku Leszek Rum. Ja już na wstępie muszę powiedzieć, że no, z lekką taką nutką niepokoju i braku zaufania będę to sprawdzał, bo jeżeli facet nazywa się Rum, no to nie wiem, czy mogę mu ufać w przypadku herbaty. Ceylon, patrz, Sri Lanka. No i dziwne, czy Ceylon to to samo co Sri Lanka? Zaraz być może odkryjemy, jak bardzo nie uważaliśmy na geografii. Sri Lanka to dawniej Ceylon, państwo na wyspie Ceylon, leżącej na południowy wschód od Indii. Herbatę uprawia się od 1875 roku. Dobrą herbatę dostarczają plantacje ze średniego kraju, obszaru położonego w środkowej części Sri Lanki na wysokości 650 do 1300 metrów nad poziomem morza. Plantacje herbat, nadal zwanych ceylońskimi, zgodnie z historyczną nazwą wyspy, leżą w regionach Uva i Maturata na wschodnich stokach centralnego masywu z kulminacjami 2514 metrów nad poziomem morza i 2243 metrów nad poziomem morza i Dimbula oraz Nuwara Eilya na zachodnich stokach. No, dali nam tutaj rzeczywiście taką pigułkę wiedzy, wręcz powiedziałbym granat wiedzy o regionie, że nie dość, że ja tego nie zapamiętam, nie przyswoję, to ja już zapomniałem wszystkiego. Oprócz tej mapki mam jeszcze dla was ciekawą ciekawostkę, tak jest. Jeżeli wejdziecie na stronę eherbata.pl, to przy tych nowszych, bo ja teraz to piję z tej nowszej dostawy, jeżeli ktoś się zachęci, to też będzie mógł ją zakupić, tak, żeby był jakiś sens, bo oni na stronie mają herbaty, które już na przykład zbiór z 2015 roku, którego którego już wszyscy wykupili i nie moglibyście tego spróbować, więc to powinno być w ofercie, w cenie za tyle gramów. I jak wchodzi się na ich stronę, nie wszędzie to zrobili, mam nadzieję, że będą to uaktualizować, to jest mapka do Google Maps i można sobie wejść w miejsce, skąd pochodzi ta herbata. I o ile jest, to można nawet tym samochodem googlowskim pojeździć. I właśnie to kupiłem, bo mnie zainteresowało. Zobaczcie, ja sobie tak jeździłem i obserwowałem plantację. Teraz właśnie widzicie to, co ja oglądałem, wybierając tę herbatę. Ceylon uda. Zobaczmy, czy już jest parzenie. Tak. No, nawet 4 minuty czasu poszło. No to lećmy. No to jest szkło. To jest szkło, wziąłem specjalnie. Nie wiem, czy jest hartowane, więc jeszcze przeleję tam. Pokażę wam, jaki jest kolor naparu. Lećmy. Ale jestem podekscytowany, szanowni państwo. Leje się złoty napar. Właściwie taki miedziany, jak widzę stąd. Pomarańczowy, ale najpierw powąchajmy samego, bo jeżeli parzycie za pomocą takiego czajnika ze specjalnej gliny, to nie jest ten specjalny, to jest taki tańszy. To teraz, słuchajcie. No, powiem wam, że nie ma tutaj żadnych rewelacji niesamowitych. Nie ma jakiegoś szoku. Zwykła herbata ceylońska. Jak na razie. Zobaczymy, co to będzie.
Zobaczmy ten napar. Bardzo ciemny. Wręcz no nie jest miedziany, jest brązowy, to jest kolor brązowy. Zobaczmy, jak on będzie się rozprzestrzeniał w tym pojemniku. No jest rewelacyjny kolor. Jest miedziano-złoty. Tutaj jest ciemniejszy, no bo jest cały kubek ciemny i zaciemnia dopływ światła. Bardzo delikatne aromaty. Powiedziałbym, że jest to klasyczna herbata cejlońska. Nie wyczuwam tu nic ponad najbardziej klasyczny napar herbaciany, jaki jest znany. Z tego względu, że zanim jeszcze wezmę pierwszego łyka, niech mi się to trochę ostudzi. Co to w ogóle jest dla kotów? Na centralnym masywie... No nie będzie to szykowny program, tak jak program czajnikowego. Bardzo przepraszam. Na centralnym masywie uprawia się najlepsze cejlońskie herbaty. W południowej, nizinnej części Cejlonu mieści się region Galle, a w nim plantacja Barubuela, dostarczająca dobre herbaty Orange Pekoe. Herbaty no bardzo nieciekawe informacje w tej książce. Herbaty cejlońskie dają napar mocny i ciemny, o nieco ziołowym smaku i takim samym zapachu. Znawcy twierdzą, że jest to złoto w filiżance. Złoto pod względem koloru nie, ale pod względem idei myślę, żebym się zgodził. No to jedźmy. Jedźmy. Można chlipać, w przypadku herbaty, słuchajcie, można chlipać. To jest zupełnie dozwolone, przez Chińczyków i Japończyków polecane. No. Bardzo słaba goryczka. Mała pełnia smaku. Dosyć płaski smak. Aromaty wątpliwe. Klasyka, powiedziałbym. Klasyka cejlońska. Co ciekawe, ten aromat herbaty znacznie zmalał w stosunku do samego suszu. Zwykle tak jest. Smak herbaty jest zdecydowany. Przyrównałbym go do takiej klasycznej herbaty z torebki ekspresowej, ale bez wad. Słuchajcie, bez wad. Nie ma tej pyłowości. Nie ma takiego brudu na języku, powiedzmy. Nie ma czegoś, co by mi przeszkadzało w tym smaku. On nie jest jakoś wyróżniający się. To nie jest herbata, która daje bardzo dużo wrażeń smakowych, jak na przykład, powiedzmy, jakieś olongi. Jest to herbata dosyć płaska. Myślę, że dobra do właśnie upgrade'owania. Zaraz tutaj będziemy sobie upgrade'ować. Mam rzeczy, ale jeszcze zanim drugi raz ją zalejemy, tak, bo tutaj już, no widzicie, nic nie ma. Nic nie ma. Jeszcze może krople, ale co mi po kropli? Zaparzymy ją drugi raz, ale zanim to zrobimy, to zobaczmy, co innego o herbacie cejlońskiej powie nam właśnie Rafał Przybylok, czajnikowy. Zobaczmy,
Zobaczmy. Na Sri Lance uprawia się herbatę, którą wszyscy na świecie znają i cenią. Większość popularnych ekspresowek jest butelkowana, jest na jej bazie. Dokładnie. Krótko mówiąc, każdy, kto kosztował herbatę czarną, zna smak herbaty z Ceylonu. I otóż to, szanowni państwo, otóż to. Ta herbata właśnie smakuje jak najbardziej popularna herbata cejlońska, bo jeszcze mamy bodajże szczep assamski, który smakuje trochę inaczej. No jest piękny, jest po prostu, nie czuję żadnych pobocznych aromatów, które w herbatach ekspresowych pochodzą, na przykład właśnie, czy to jakieś takie stęchłe się pojawiają momenty, czy to ta torebka sama daje nam jakąś taką dziwną goryczkę. Ta goryczka tutaj jest bardzo malutka, bardzo króciutka i szlachetna. Ona mi nie przeszkadza. I wydaje mi się, że już mogę dać ocenę tej herbacie i właściwie... nie wiem, czy jest sens dawać od 1 do 10, a myślę, że poleciłbym ją czy dla początkujących i tak, i nie. Dlaczego i tak, i nie, to zaraz rozwinę temat, bo już mi zaczyna zasychać w gardle, więc idę po kolejny wrzątek. No przecież mu mówiłem, żeby to było krótsze, ale w kwestiach herbaty do niego nic nie dociera. Więc może was posłucha. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby to było krótsze, czy może dłuższe. Bo ja to jestem w ogóle kawoszem, a te herbaty to wolałbym, żeby były krótsze. Napiszcie, co sądzicie. Dobra, muszę już kończyć, spadam, bo idzie z wrzątkiem, jeszcze mnie wyparzy. Jesteśmy, jedziemy z drugim parzeniem. Jedziemy z drugim parzeniem. Obawiam się, że może być problem, ponieważ w pierwszym parzeniu przekroczyłem czas do 4 minut, więc teraz już mniej wycisnę z tej herbatki. Do 3 minut, tak, bo mocna wyszła. Wyszła mocna. 3 minuty. Nie paszcie tej herbaty więcej. Za pierwszym parzeniem. Nawet myślę, że można by pierwsze parzenie taką metodą 2 minuty spokojnie. O właśnie, czas, szanowni państwo, Brytyjczycy i Polacy muszą liczyć czas. Czy my to robimy? 17:28. Ja myślę, że dajmy jej 4 minuty, tak, drugie parzenie, 4 minuty. I zobaczmy, zacytujmy, tak, strona 142, to jest, szanowni państwo, cytat. Mam nadzieję, że YouTube nie skasuje mi tego filmu. Nawiązując tutaj do filmów współczesnego Gargamela, który ma problemy z prawami autorskimi, jeśli chodzi o cytowanie cudzych filmów, ale my przejdźmy do cytowania książki. Coś ciekawego zobaczmy. Najwięcej krzewów uprawia się w okręgach Kandy oraz Nuwara Eliya, które mają najdłuższą historię plantacji herbacianych. Obecnie około 4% kraju porośnięte jest krzewami herbaty, a produkcja skupia się wokół 6 podstawowych regionów, głównie w centralnej części wyspy. No i tutaj właśnie możemy na tym ilustrowanym leksykonie herbaty obserwować te... I rzeczywiście jest Kandy. Czyli w dwóch książkach jest już informacja potwierdzona. W dwóch niezależnych od siebie książkach. Ta 2008 rok, więc jakby możemy z tego wysnuć jeden wniosek, tak? Znamy Sherlocka Holmesa, czytamy. Znakomite opowiadania. I wiemy, że od 2008 roku do roku 2017 region Kandy nadal jest w centrum Sri Lanki. Jak do tego doszedłeś, Watsonie? Czytam Artura Conan Doyle'a. Znakomite powieści. I jeżeli byście czytali, to polecam to wydanie. 3 tomy. Z tego względu, że tutaj są oryginalne... Patrzcie. Oryginalne rysunki, które pojawiały się w oryginalnych wydaniach. Jest to z ilustracjami z The Strand Magazine. Autorstwa Sydneya Pagetta. Słuchajcie, rewelacyjne wydanie. 3 tomy. Polecam na prezent. 32, dobra. 4 minuty. 4 minuty. W
punkt się wbiłem. Liście już się tutaj dosyć rozwinęły, czyli z drugim parzeniem rozwinęły się jeszcze bardziej i teraz dobra, no to lecimy. Znowu, nie wiem czy to jest szkło hartowane, więc lejemy do tego kwiaciarnianego kubeczka. Zobaczmy. Ale się leje się, no nie, nie, nie wiem, albo ja nie umiem lać, albo to jest, ale dużo, coś mi tu nie pasuje, o matko, już wiem co mi tutaj nie pasuje, pomieszałem pierwsze parzenie z drugim, bo tutaj w środku było i teraz tutaj zobaczcie, no dwa parzenia pomieszane, nie, no i to już nie będzie, to już nie będzie rzetelny test drugiego parzenia, ponieważ mamy zmieszane pierwsze i drugie parzenie. Najmocniej was przepraszam, szanowni państwo, ale tak się zaangażowałem tutaj w literaturę, że zapomniałem o Bożej herbacie. Sri Lanka. Dam wam jeszcze jedną ciekawostkę o Sri Lance, czyli kraju, skąd mamy tę herbatkę. Szacuje się, że w branży produkcji herbaty jest zatrudnionych 1 000 000 Lankijczyków. W latach 80. XIX wieku większość brytyjskich upraw przekształciła się na plantacje herbaciane. Okazało się, że herbata znalazła tutaj idealne dla siebie warunki, przez co Sri Lanka stała się jej czwartym producentem na świecie i do niedawna była także największym eksporterem. Drugie parzenie. Trochę herbata ostygła. To cóż, szanowni państwo, musisz sobie wypić, jeśli naważyłeś tyle piwa. Dosyć... Ta herbata wysusza, powiem wam, usta, więc jest dosyć taka taninowa. Nie jest orzeźwiająca, bym powiedział. Jest dosyć... Czy jest, chociaż ciężka też nie jest. Ceylońska herbata. O, jest goryczka. Jest goryczka po przełknięciu śliny, słuchajcie. Taka na samym gardle. Gdzieś tutaj ją czuję. Minimalnie jakoś, tak? Goryczka, no to dałbym może tak gdzieś z 3 ibu. Charakter tej herbaty jest taki wysuszający. Ten efekt jest wzmagany przez to, że ja mówię i wysuszam się tu jeszcze bardziej, ale jest coś takiego, że tak coś, taki element, o, garbnikowy, jakbym wypił wino czerwone i od razu mi się podniebienie i język tak ściąga trochę, więc dosyć mocno idzie w tę stronę, choć też mocno parzyłem, ale nawet przy mocnym parzeniu ja tutaj nie czuję żadnych wad, nie czuję tutaj żadnych pyłów, żadnych jakichś takich niechcianych smaków. I słuchajcie, teraz wam powiem, do czego zmierzałem, że ta herbata moim zdaniem idealnie pasuje do cytryny, słuchajcie. Zobaczmy, jak zagra z cytryną. Uwaga, dodaję tylko kilka kropel cytryny. Dobra herbata zmieni już swój charakter w taki sposób. To jest mój ulubiony sposób dodawania cytryny do herbaty. Patrzcie, ciuteczkę. O, widzicie co ja robię? Kilka kropel herbaty. Nie kroję sobie plastra, nie wrzucam tutaj, żeby mi to pływało jak jakaś szalupa w morzu, bo goryczka też jest w tym białym. Albedo ponoć to się nazywa. Gdybym ja to dłużej trzymał, to by mi to weszło i zmieniło drastycznie charakter goryczkowy. Ja chcę ją jeszcze bardziej orzeźwić. Ja chcę z tej herbaty wyciągnąć lekkość. Ja nie jestem fanem IPA, piwa. Znaczy od czasu do czasu no, mogę się napić, ale nie, to nie jest ta herbata, gdzie tutaj będę przywoływał te piwa, do których będę się odnosił. To jest powiedzmy taki herbaciany lager, tak? Międzynarodowy. Taki najbardziej powszechna herbata. No i tyle kropel zmieniło mi po prostu smak tej herbaty niewyobrażalnie. No to jest po prostu... zupełnie już coś innego. Teraz tutaj oczywiście nie zaskoczę was, jak powiem, że tutaj, prawda, wyczuwam
smaki cytrynowe, ale również ten pomarańczowy kolor przywodzi mi tu na myśl pomarańcze. To zaczyna smakować właśnie coś pomiędzy cytrynką, choć cytrynka ucieka, to nie jest kwaśne, to zmieniło te kilka, 5-7 kropel wkropiłem, to zmieniło smak bardziej taki pomarańczowy, bo herbaty cejlońskie, jeszcze mam książkę ruskiego uczonego. Ja wiem, że czajnikowy jest nazywany polskim tym. Jak mu to? No wiecie w komentarzach. O, no tu macie komentarz. Natomiast tutaj mam prawdziwego ruskiego uczonego. Książkę z 1974 roku pod tytułem jakże epickim Herbata. Rodzaje, właściwości, wykorzystanie. W.W. Pochlebkin. I co Pochlebkin pisze o cejlońskich czarnych herbatach? Słuchajcie. Mniej różnią się między sobą niż herbaty indyjskie. Są bardziej jednorodne dzięki jednorodności warunków klimatycznych na Cejlonie. Tam też najlepsze gatunki herbat otrzymuje się z plantacji wysokogórskich, położonych w centrum masywu górskiego w południowej części wyspy. Przy czym ze zbiorów prowadzonych w okresie od czerwca do września. Jaki jest dokładny opis akurat tej herbaty? Tutaj teraz zobaczmy, co na stronie podają. Świeża herbata cejlońska z górskiego regionu Uda Pussalava. Czarna herbata prezentująca wyższy poziom niż zdecydowana większość herbat z Cejlonu. Uda to górzysty region w prowincji centralnej. Sąsiaduje z Uva i Nuvara Eliya, jednak jest znacznie mniej od nich znany. Smak herbat z Uda jest porównywalny do smaku herbat z Nuvara Eliya. Oferowana tutaj przez nas herbata jest intensywnie owocowa, dojrzałe ciemne owoce, lekko kwaskowata. Herbata lekka, ciało, body średnie, kolor naparu intensywnie czerwony, a liście długie. Zbiory z marca 2017. Wszystkie plantacje położone na wysokości poniżej 600 metrów nad poziomem morza, a takich jest większość, dają herbatę dość pospolitą, średniej jakości. No i tutaj już, prawda, widzimy, że w 1974 roku, no cóż mógł wiedzieć ruski uczony, prawda? Jak teraz nowsze źródła podają nam, że tam jednak herbata znacznie wyżej rośnie. No chociażby ta, prawda, ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Sprawdzić te info przed publikacją tego odcinka. I sprawdziłem. Na stronie wysokość.mapa.info.pl wystarczy wpisać Uda Pussalava. Notabene jest spór, czy Pussalava, czy Pussalava przez E lub A. Różnie jest to podawane. Widzimy. Pedro T. Factory. Wysokości, jakie tutaj mamy, to jest 1800 metrów. Eliya jest trochę wyższa, Pussalava jest niższa. Zresztą sami na swojej stronie reklamującej siebie i herbaty z Ceylonu podają pureceylontea.com. Regiony Uda Pussalava przez E są trochę niższe niż Nuvara Eliya, osiągają od 950 metrów do 1600 metrów nad poziomem morza. Na tej stronie znajdziecie również opis herbaty, opis dystryktu i charakterystyczne logo. Herbata z Uda poprzez większe deszcze jest bardziej mocna w smaku oraz bardziej cierpka. Swoją drogą, sporo wiadomości znajdziecie na teadatabase.com, gdzie wypisane są wszystkie faktorie herbaty oraz oznaczony region, a także charakterystyczne logo dla każdego regionu. Widzimy, że Nuvara Eliya ma Twin Peaks, czyli dwie bliźniacze góry, w środku wodospad, tak więc myślę, że możemy oczekiwać na remake miasteczka Twin Peaks w wykonaniu Sri Lankijczyków właśnie w tych rejonach. Oprócz tego znalazłem w Nuvara klub golfowy. Oto widzimy, gdzie Lankijczycy rozrywają się po pracy, kiedy już nazbierają herbaty. O, widzicie, private club, tylko dla członków. Ochroniarz, z tyłu czerwona charakterystyczna brytyjska budka. Ale szanowni państwo, czy wy widzicie, co tutaj się dzieje na tym zdjęciu? Niby zwykłe zdjęcie, a jednak wszyscy, którzy oglądali powiększenie Antonioniego, wiedzą, że za zwykłymi obrazkami
mogą kryć się tajemnicze historie. Ochroniarz chyba dzwoni po posiłki, bowiem z tyłu widzimy zakaz fotografowania, a z racji tego, że jest to klub prywatny, to chyba wszyscy wyobrażają sobie stres, jaki musiał przeżyć ten zablurowany ochroniarz, gdy zobaczył samochód Google'a z wielką kamerą na dachu. Tutaj pracownicy Google'a musieli mieć tutaj niezły problem, bo chcieli wjechać tam dalej. Ja już widzę, jakie mieli oni kłopoty. Dobra, lepiej stąd zmykajmy, z powrotem do degustacji. Tak więc, pisze Pochlebkin, przy dość wysokich wskaźnikach globalnej produkcji procent herbat wysokogatunkowych zarówno w Indii, jak i na Ceylonie jest stosunkowo niewielki. Ich herbaty w głównej mierze idą na eksport. No oczywiście co innego zmieni się, jeżeli tutaj przejdziemy do herbat wysokogatunkowych radzieckich, ale o tym w kolejnych odcinkach poradnika herbaciarza, kącika herbaciarza, jak zwał, tak zwał, prawda? I teraz zbliżamy się do upgrade'u. Tu jest herbata, jeszcze nie skalana cytryną, a i teraz herbata z cytryną. No. Słuchajcie, to z tego by wyszła świetna iced tea. Świetna iced tea. Mam nadzieję, że zauważyliście, że jeszcze nie posłodziłem tej herbaty i nie zrobię tego. No bo jednak... bo kto by to oglądał z wykwalifikowanych herbaciarzy, gdybym ja to zaczął słodzić? No przepraszam was bardzo, ale ja tego nie mogę. Ale mogę zrobić taki food upgrade, a właściwie tea upgrade, na inny sposób. Food! Upgrading! Pójdźmy w naturę i zobaczmy, czy taka brzoskwinia będzie się komponować dobrze z herbatą. Ja myślę, że wersja z cytryną. Jedziemy. Oj, coś dziwnego tu się dzieje. Szanowni Państwo, tego się nie spodziewałem. Biorę brzoskwinię. Jest słodko, jest brzoskwiniowo, a w momencie, kiedy zaczynają mi się mieszać te dwa ciała, ciało stałe i ciało płynne, to ta herbata neutralizuje smak i charakter brzoskwini. To jest niesamowite. Jeszcze raz, muszę to przeżyć. I czy to mi się wydawało? Czuję brzoskwinia. No i tworzy mi się nagle jakiś taki neutralny wywar. To jest... Czyli jakby... This is not a food upgrading. Bo tworzy się raczej właśnie połączenie tych dwóch składników tworzy nam poziom niżej smakowy. Tego się nie spodziewałem. To jest tak niewiarygodne, że muszę tego spróbować jeszcze z tą herbatą bez cytryny. Jeżeli będzie podobny efekt, to oznacza to tylko jedno. This is not a food upgrade. Czyli nie warto pić herbaty Ceylon Uda z cytryną i zagryzać brzoskwinią, bo się niweluje. Już jeżeli się upaliście się na te brzoskwinie, to spróbujcie bez cytryny. No, mniejszy jest ten efekt, czyli jednak cytryna neutralizuje tą. Są obok siebie, no nie łączą się jakoś. No nie powstaje jakieś nowe doznanie, nie powstaje. Nie ma rewelacji. Szanowni Państwo, chociaż weźcie też pod uwagę, że ja to nagrywam w maju. Te warzywa nie są jeszcze takie smaczne. No wręcz takie słabe są. Nektarynka. No jest już lepiej, ale jednak ta herbata bardzo neutralizuje smak tych owoców. Tworzy się jakaś taka pustka smakowa. Ja myślę, że trzeba by osobny odcinek nagrać o tym, żeby jednak połączyć te herbaty. I myślę, że trzeba by zostawić na całą noc, włożyć coś... Niesamowite. We'll be right back.
włożyć coś... Niesamowite. Włożyć coś takiego do czajnika i na całą noc zostawić zaparzoną herbatę jeszcze z tymi fusami. Niech to wszystko wyjdzie z tej herbaty. I na drugi dzień takie iced tea. I wtedy może by się te smaki przegryzły całkowicie, bo tutaj w moim jamie ustnej to nie jest efekt, który ja mógłbym wam polecić. Ale nie obawiajmy się, bo ja jestem przygotowany, prawda? Żongluję tymi talerzami jak klaun. Mamy tutaj, szanowni państwo, to nie jest byle kupa mąki. To jest, proszę państwa, ciasto marchewkowe. Oczywiście połowa już została zjedzona. Nie przeze mnie. To jest ciasto marchewkowe na mące orkiszowej i jeszcze z czymś. Bo to nie ja piekłem. Ktoś mi powiedział, że coś tu jeszcze jest. Zobaczymy co. I to jest świetny sposób, żeby posłodzić tę herbatę. Tutaj. Nie będę tutaj dodawał cukru. Ani miodu, ani niczego. Łomatko złota, co to jest za ciasto? Przecież to ciasto jest gorzkawe. Zaraz, ja muszę tutaj się wgryźć najpierw. Ja muszę rozszyfrować, co tu jest. No jest tu coś dziwnego. Nie rozpoznaję tego smaku. Jakaś taka gorzyczka. Coś twardego. Tak, już w redakcji. To są jakieś twarde orzechy. No. Jeśli chodzi o słodycz, to bym ocenił, że to jest słodycz. Jest to ciasto tak posłodzone w skali od 1 do 10. Czwórka dajmy. Nie jest przesłodzone, ale jest słodkie. No czwórka, tak 4,5. Dobra, jedziemy, słuchajcie, bo już się robi tak nudne ten kącik herbaciarza. Spróbujmy, czy to jest dobra herbata do ciasta marchewkowego. Jest lepiej, choć to ciasto, bym powiedział, jest dosyć takie fit. Każdy z was będzie miał inne ciasto. O, chociaż tutaj teraz jakieś czekoladowe nuty wyczułam w tym cieście. Bardzo dobre ciasto. Jakie to jest dobre ciasto. Teraz dopiero zrozumiałem, o co tutaj chodzi w tym cieście. Teraz już wiem, że ono mi smakuje. Jestem przekonany w 100%. Doceniam tę goryczkę w tym cieście. I teraz popijmy tą herbatą. Tutaj troszkę fusy są, ale dobra, co mi tam, nawet z fusami rypnę. Przeleję tutaj, żebyście mieli dowód, że ja to naprawdę piję, a nie tutaj jakąś Coca-Cola. I szybko. I bam. This is food upgrading. Wow. Ja myślę, że to jest świetna konkluzja tego programu. Ciasto marchewkowe na mące orkiszowej. Ceylon Uda. Odkryliśmy jakby przeznaczenie tej herbaty. Mam nadzieję chociaż, że przez krótką chwilę i przez to urządzenie, kamera JVC wyprodukowana w XXI wieku, pozwoliło wam tutaj zanurzyć się i oderwać od waszego codziennego dnia, bo te chwile tutaj były naprawdę
były pyszne, choć mam nadzieję też, że scharakteryzowałem to dosyć obiektywnie. Podsumowując, taka, można by to powiedzieć, konkluzja. Konkluzja. Odpowiem teraz na to pytanie, które zadałem sam sobie, czy to jest dobra herbata dla początkujących. Odpowiedziałem i tak, i nie. I teraz rozwinę. Może najpierw powiem, dlaczego to nie jest dobra herbata dla początkujących. Dlatego, że jeżeli ty pijesz cały czas ekspresówki, to tutaj znajdziesz coś na kształt ekspresówki, ale pozbawionej wszystkich wad. Nie będzie pyłowości, nie będzie tego brudu, nie będzie żadnych aromatów, które by przeszkadzały. Będzie tutaj klasyczna cejlońska herbata. I teraz pytanie, czy ty jesteś na tyle teraz wyrobiony w smakowaniu, że wyczujesz te różnice? No w sumie teraz wpadłem na pomysł, że powinienem sobie tutaj zaparzyć jakąś ekspresówę i porównać, zrobić degustację porównawczą, ale myślę, że jeszcze będą okazje, bo herbat mam sporo. I to jest odpowiedź, że jeżeli kupisz i spróbujesz, to powiesz tak, ona mnie nie zaskakuje. No właściwie Żarłok polecił mi herbatę, która jest taka sama, jaką ja sobie piję, powiedzmy Liptona, czy chociaż nie, Lipton jest bardziej mocny, bym powiedział, ten taki żółty, ale jakaś taka Tetley może. Choć no dawno nie piłem, w sumie no nie będę wam wprowadzał w błąd, bo dawno tych herbaty nie piłem. Ostatnio piłem Ramsey, herbata ekspresowa chyba z Biedronki. To też zdecydowanie bardziej taka szorstka było w smaku. Tutaj jest herbata delikatna, klasyczna do bólu, taka czysta herbaciana krew. Więc to jest odpowiedź, że to nie jest dla początkujących. Ale z drugiej strony też jest dla początkujących, jeżeli powiedzmy ty jesteś smakoszem piwa, potrafisz wgryźć się w temat, potrafisz wgryźć się smak, porównywać te smaki i jeżeli kupujesz powiedzmy lagera typu Heineken, w dodatku w zielonej butelce, wyczuwasz, że jest tam aromat skunksa, a kupujesz powiedzmy pilsnera, wyczuwasz, że on jest bardziej goryczkowy, bez powiedzmy DMS-u i takich historii, to być może ona cię zachwyci. Więc i tak, i nie. Czy jest to herbata dla was, zdecydujecie sami. Ale myślę, że to jest na pewno dobry początek tej serii, tego kącika, który myślę, że w przyszłych odcinkach będziemy skracać. Teraz tak się rozgadałem, prawda, żeby przesiać tych widzów, których to nie zainteresuje. No, trochę żartów, prawda, trochę... No nie ma żartów tutaj, no, bądźmy szczerzy. Nie będzie żartów, nie będzie żadnych rewelacji. Taka na luzie pogadanka o herbacie, no... Tutaj kupiłem 25 gramów tej herbaty. No... No i czy mam coś jeszcze do powiedzenia? No nie mam, no. Pozdrawiam wszystkich miłośników herbaty, pozdrawiam Czajnikowego, polecam tę książkę, pozdrawiam ekipę sklepu e-herbata, również polecam. Dlaczego? Tak jak mówię, disclaimer, nie płacą mi ani ci, oni też prowadzą sklep, oni też sprzedają swoje herbaty, ci sprzedają, sami wybierajcie, sami, ja po prostu tak. Tego lubię, tego mam sprawdzonego i tych mam sprawdzonych. Jeżeli kiedyś pojawią się jacyś inni dostawcy herbaciani, to też wam powiem, z jakiego sklepu biorę daną herbatę, za ile jest, daję wam źródło, gdzie można kupić, za ile, żeby to był test na tyle dla was jasny, że ja po prostu nie testuję tego. O, tak, kogo by interesowało to ciasto? No to nikogo nie zainteresuje, bo tego sobie nie możecie kupić i nie możecie porównać do tego, co ja tu mówię. Więc jeżeli ja bym tu powiedział, że tu wyczuwam maliny, no to mógłbym powiedzieć, że ja tutaj czuję zapach podobny do stopy Scarlett Johansson. No i co? Nic byście mi nie zrobili, nic byście mi nie udowodnili. A tak, możecie sobie to zakupić i porównać. Dobra, tyle już na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać, jak wam smakował taki odcinek, bo jak nie, to co? Nobody expects the Spanish Inquisition.